dziewczyny, witam was bardzo gorąco w moim kolejnym filmiku. Specjalnie powiedziałam dziewczyny, ponieważ nie wiem, czy ta tematyka filmiku spodoba się też męskiej części mojej publiczności, ale jeżeli tak, to oczywiście bardzo serdecznie i was zapraszam. W dzisiejszym filmiku najważniejsza będzie moja szafa, którą widzicie za mną w całej swojej okazałości. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, ponieważ bardzo, bardzo wiele dostawałam o niego pytań, czy go zrobię, dlatego też dzisiaj postanowiłam go zrobić. Aha, chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć tak co nieco o tej szafie, czyli takie krótkie informacje. Szafa, którą widzicie za mną, jest z IKEA. Jest to taka szafa z takiego systemu, w którym dobieracie sobie samodzielnie elementy. Także wszystko to, co zobaczycie w mojej szafie, to jest po prostu moja inwencja twórcza, że tak powiem. Ja sobie wszystko dobrałam, wszystkie półki, wszystkie wieszaki i tak dalej. Zrobiłam sobie dokładnie to, co chciałam. W środku szafy macie dziurki, także możecie dowolnie te półki ustawiać na dowolnej wysokości, w dowolnych odległościach. Także tak naprawdę sami tworzycie tą szafę. Wybieracie jedynie kolor i klamki z takich gotowych elementów. Kolor to jest czarno-brązowy, brązowo-czarny, coś takiego. Jak widzicie, jest ciemny, to znaczy może tak średnio widać poprzez ten mój kolaż, ale właśnie taki to jest kolor. Klamki, jak widzicie, są takie dosyć proste, klamki sobie sama wybrałam, są zwykłe, proste, srebrne. Klamek tam macie również bardzo, bardzo dużo, możecie sobie je wybrać. Jeżeli chodzi o tą szafę, to powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz. Jeżeli macie na przykład mało miejsca, a chcecie mieć tą szafę w pokoju, to możecie wybrać sobie tylko jeden segment. Całość robicie sami, tak jak mówiłam, wszystko robicie sami. Ustalacie sobie, jaką będzie miała długość, czyli z ilu segmentów będzie się składać. Moja akurat składa się z 4 segmentów. Czyli z 2 pojedynczych i 2 podwójnych. Możecie na przykład wziąć sobie tylko jeden pojedynczy, czy też jeden podwójny, czyli taki dwudrzwiowy, o to mi chodzi. Także wszystko robicie tak naprawdę sami i to jest moim zdaniem dosyć takie fajne. Jeżeli chodzi na przykład o drzwi, ponieważ mówiłam wam, że można wybrać kolor, można wybrać ilu będzie segmentowa, możecie wybrać klamki, ale możecie wybrać też drzwi. Na przykład moje są po prostu otwierane, ponieważ takie najbardziej mi się podobały. Ale możecie na przykład wziąć też przesuwy. Możecie wziąć też takie, na przykład szklane, tak? Że jedna część będzie szklana, właśnie ta przesuwna. Także możecie naprawdę wiele kombinacji tej szafy stworzyć. A ja akurat w tym filmiku pokażę wam moją kombinację i to oczywiście, co się w tej szafie znajduje, czyli chyba to, co was najbardziej interesuje. Także od razu już przejdziemy do opowiadania o tym, co jest w mojej szafie. I tak jak mówiłam, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba i że będzie wam się go miło oglądało. Ja się teraz teleportuję na tamtą stronę i zobaczymy się, a raczej usłyszymy za chwilę. Dobrze, także zaczynamy. Jak widzicie, to jest już moja cała szafa w swojej pełnej okazałości. Niestety nawet nie mogłam jej objąć kamerą, jest tak wielka. Mogłabym się cofnąć dalej, ale niestety przeszkadza mi choinka, także musicie mi wybaczyć. Także tak wygląda. Jak mówiłam, składa się z 4 segmentów. 2 pojedynczych, które są tak jakby po zewnętrznych stronach i 2 podwójnych, które są w środku. Zaczniemy od tego pojedynczego segmentu z lewej strony i teraz do niego przejdziemy. Zacznijmy może od tego, co się znajduje na górze. Na górze znajduje się, tak jak widzicie, odświeżacz powietrza i kapelusze. To są moje kapelusze, których tak naprawdę nie mam gdzie trzymać, dlatego wylądowały na szafie. Poza tym mam do nich całkiem niezły dostęp i po prostu widzę wszystkie i łatwo mi jest coś wybrać. Tutaj też widzicie jakąś doniczkę, która jakoś tak się tutaj pojawiła. Nie wiadomo skąd tak naprawdę. Ale no w każdym razie tutaj sobie stoi i możecie to potraktować jako, nie wiem, element dekoracji. Kiedy otworzymy nasz pierwszy segment, ukazują się nam 3 półki. Na tych 3 półkach, jak widać, trzymam swoje torebki. Te półki oczywiście sama sobie w takiej kombinacji ustawiłam. I teraz tak troszeczkę przybliżę i pokażę wam, co się tak naprawdę znajduje na tych półkach. Na pierwszej półce, tutaj na samej górze, trzymam moje torebki, których nie używam zbyt często. Są to takie torebki, że tak powiem, bardziej okazyjne, kiedy najdzie mnie na nie ochota. Tutaj są też moje ekotorby, czyli takie torby na zakupy, na plażę, na, nie wiem, jakiś strój, no może nie sportowy, bo nie ćwiczę na WF-ie, ale no wiecie, na takie pierdoły. Tutaj też znajdują się moje woreczki na torebki, także tak to wygląda. Teraz przechodzimy na dół. Na dole znajdują się, na tej środkowej półce, znajdują się moje torebki, które noszę na co dzień. Większość z nich mogłyście zobaczyć w moim filmiku o tym, co znajduje się w mojej torebce. Jeżeli nie oglądałyście tego filmiku, bardzo chętnie wam go pokażę. Znajdziecie link na dole. Teraz przechodzimy... Aha, tutaj jeszcze jest pudełko
z moją, chyba z Intimissimi, z moją bielizną, którą dostałam. I po prostu pudełko sobie tutaj stoi. Na trzeciej półce znajdują się moje kopertówki, czyli po prostu takie malutkie torebki, z którymi chodzę przeważnie na imprezy, wchodzę z nimi w wakacje, wiecie, po prostu w takie dni, w których nie jesteśmy w szkole. A tutaj mam cztery szuflady. Jak widzicie, tutaj Moleczek próbuje się do nich dostać. Ona uwielbia włazić mi do szafy i do szuflad i wyciągać mi z nich rzeczy. Także mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza. W tych szufladach mam... O, czekajcie, skok. Dobra. W tej pierwszej szufladzie, którą możecie zauważyć, mam bieliznę i kostiumy kąpielowe. W drugiej również znajduje się bielizna. W trzeciej szufladzie mamy skarpetki i w czwartej rajstopy. Czyli tutaj mamy właśnie te cztery szuflady. Przechodzimy teraz do następnej szafy. W następnej szafie, jak widzicie, mamy na samej górze półeczkę. Na półce mamy szaliki. Oj, przepraszam. Na półce mamy szaliki. To są takie cieniutkie szaliki, bardziej letnie, wiosenne. Wszystkie zimowe szaliki są raczej na dole. I tutaj również są właśnie poukładane mniej więcej kolorystycznie. Obok, jak widzicie, z prawej strony, tutaj w kącie mam też trochę czapek zimowych. Tak jak mówiłam, reszta akcesoriów zimowych jest po prostu na dole schowana. Tutaj są takie niektóre rzeczy, żeby, nie wiem, w sumie rzeczy po prostu leżą sobie. I przechodzimy dalej. Jak widzicie, dalej mam wieszaki. Mam pełno wieszaków. I tutaj mam swoje wszystkie kurtki, jakieś marynarki, bolerka. Zacznijmy może od lewej strony. Tutaj wiszą właśnie krótkie bolerka, później takie troszkę dłuższe bolerka. No i marynarki i kurtki kolorystycznie są poukładane od najjaśniejszej do tych ciemniejszych. Przechodzimy na dół. Tutaj, jak widzicie, mam swetry i moleczkę, która się kręci i próbuje dostać do moich ubrań. Mamy swetry poukładane również, jak widzicie, kolorystycznie na cztery kubki. Są porozkładane. Od lewej strony mamy swetry kolorowe. Następnie mam taką kubkę ze swetrami beżowymi, kremowymi, jakimiś złotymi, brązowymi, no coś takiego. Dalej, jak widać, są swetry szare i czarne. Teraz przejdźmy może do tego, co znajduje się w tych koszach. Jak widzicie, Moleczka tam już majstruje przy tych koszach i próbuje się do nich dobrać. W pierwszym koszu znajdują się swetry, które bardzo, bardzo lubię. Są to swetry grube, które noszę bardzo, bardzo często. I one właśnie tutaj są wszystkie. W drugim koszu natomiast mamy swetry, które noszę rzadziej. Są tam też bluzy, które noszę dosyć rzadko. I po prostu tam wszystko sobie leży. I teraz pokażę Wam z bliska, jak to mniej więcej wygląda. Podsuwam Wam te kosze, żebyście mogły zobaczyć, co tam jest. W pierwszym koszu, jak widzicie, tak to wszystko wygląda. No i teraz przechodzimy do kosza drugiego. No i w koszu drugim mamy, tak jak mówiłam, bluzy i takie swetry, których używam rzadziej. Teraz szafę zamykamy i przechodzimy dalej. Przechodzimy do szafy numer 3, do segmentu trzeciego. I tutaj, jak widzicie, na szafie stoją pudełka. To są takie pudełka, w których trzymam różne pamiątkowe rzeczy, różne zdjęcia i po prostu, nie wiem, bilety z różnych miejsc i tak dalej, i tak dalej. Teraz Waszym oczom najprawdopodobniej ukazały się wieszaki. Od lewej strony zaczynają się koszule, które tak mniej więcej kolorystycznie sobie biegną. Na samym końcu mamy sukienki, kombinezony, spódnice maxi i jak widzicie tutaj te pokrowce na ubrania, w których przechowuję letnie ciuszki. Tutaj jeszcze z lewej strony mamy wieszak na paski, który za chwileczkę Wam pokażę. A teraz przejdziemy już troszeczkę niżej i pokażę Wam właśnie, gdzie trzymam swoje koszulki. Tutaj trzymam wszystkie swoje koszulki. Jak widzicie, one również są pogrupowane. Mamy koszulki czarne, koszulki białe, a te w środku to są takie koszulki bardziej letnie, różne koronkowe, różne takie, nie wiem, z falbankami i takie różne, no takie po prostu różniaste, taki miszmasz. One oczywiście wszystkie są właśnie z krótkim rękawkiem lub na ramionczkach. I teraz przejdziemy dalej.
Na samym dole mam taki stojak na buty. Jak tylko go zobaczyłam w Ikei, że można taki element do szafy dodać, po prostu oszalałam i koniecznie chciałam go mieć, ponieważ nigdy w życiu czegoś takiego nie miałam. Zawsze wszystkie buty stały na dole. I faktycznie część moich butów również stoi na dole, ale akurat takie, które są bardziej wyjściowe, bardziej takie imprezowe, może nie tyle co na co dzień, po prostu od jakichś okazji stoją tutaj. I tutaj też znajdują się buty letnie, po prostu takie różne, różniaste buty. Także te, które się nie zmieściły na dole, wylądowały u mnie w pokoju. Jeżeli macie okazję, to bardzo Was zachęcam do właśnie zakupienia sobie takiego elementu, ponieważ jest na pewno bardzo ciekawy i taki niecodzienny. Ale po dłuższym jego stosowaniu stwierdziłam, że wolałabym w sumie mieć coś innego, na przykład kolejne półki, ponieważ ubrania już mi się nie mieszczą, a buty wolałabym przenieść na dół, no ale to już inna sprawa. Za chwileczkę przeniesiemy się do ostatniej szafy, czyli szafy numer 4, ale teraz chciałam Wam jeszcze pokazać ten wieszak na paski. Jest to kolejna fantastyczna rzecz. Jeżeli pójdziecie do Ikei i zobaczycie te właśnie elementy, z których można zbudować tą szafę, zobaczycie tam właśnie mnóstwo różnych wieszaków. Mamy tam wieszaki na krawaty, na biżuterię, na naszyjniki, właśnie na paski, na spodnie, naprawdę mnóstwo wieszaków. Ja akurat wybrałam sobie taki wieszak na właśnie na paski i myślę, że to jest fantastyczne rozwiązanie. Moje paski zawsze były właśnie upchnięte w szufladzie i nie mogłam w ogóle ich znaleźć, a teraz są ładnie pogrupowane, one sobie ładnie wiszą. Jest to dosyć taki przejrzysty widok. Żeby było jeszcze fajniej, zamiast jednego wieszaka, tak naprawdę tutaj mamy trzy te takie, nie wiem, patyki do wieszania, że tak powiem. Więc możecie sobie powiesić te paski na różnych kondygnacjach i możecie je naprawdę bardzo fajnie pogrupować. Ja niestety mam ich dosyć sporo, dlatego też no, wygląda to tak, jak wygląda, ale naprawdę one są pogrupowane. Możecie mi po prostu wierzyć tylko i wyłącznie na słowo. Także to już zamykamy i przechodzimy do szafy numer 4. Oj. Przechodzimy do szafy numer 4, czyli do mojej ostatniej szafy. Na pierwszej półce mamy bluzki. Po lewej stronie są to bluzki z długim rękawem, po prawej są to moje bokserki, takie bluzki na bardzo, bardzo cieniutkich ramionczkach. Przechodzimy do kolejnej półki. Na kolejnej półce mamy spodnie. To są moje długie spodnie, moje leginsy i po prostu spodnie. Tam z tyłu za tymi spodniami są też spodnie letnie, czyli takie bardziej kolorowe. Na kolejnej półce mamy krótkie spodenki. Kolejna półka to spódnice, tak jak widzicie. Kolejna półka to piżamy, ale to nie będziemy się skupiać na nich, ponieważ to raczej nudne. No i tutaj mamy, no tak, mamy mojego kota, który próbuje chyba dorwać kitę. Ale na tej półce, Molly, odejdź. Dobra, przepraszam Was bardzo, ale na tej półce mamy, w tej półce tak dokładniej, mamy wszystkie moje torebki, których zupełnie nie używam, których chcę się pozbyć. Dobrze kochani, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak widzieliście, mieliśmy dzisiaj specjalnego gościa, który tutaj cały czas nam towarzyszył. Mam nadzieję, że Wam za bardzo nie przeszkadzał, ale nie wiem, może dodała jakiegoś ciekawego, takiego śmiesznego akcentu do tego filmiku. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Cześć! Molly, machamy? Machamy czy nie? Pa!